Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj troszeczkę nietypowe szachy, dlatego że szachy Fischera. Postanowiłem przeanalizować jedną z takich ciekawych kompozycji, czyli szachy Fischera. Na czym to generalnie polega? Otóż jest to inaczej nazwa szachy 960. To oznacza, że losujemy cały czas ustawienie przy każdej partii, dokładnie figur, tylko musi być takie ustawienie, gdzie król jest pomiędzy dwoma wieżami. Zobaczycie też, jak fajnie roszadę można zrobić. Szachy Fischera są ciekawą odmianą szachów, dlatego że tutaj tak naprawdę nie ma żadnych debiutów schematycznych, nie ma opracowanych żadnych debiutów. Tutaj trzeba grać od początku na głowę. No i zwróćmy uwagę, że w partii Hikaru Nakamura kontra Magnus Carlsen, przypominam, Mistrzostwa Świata w szachach na żywo, tutaj panowie mają oczywiście króla na E1 w tym wypadku, wieże są obok, no hetman stoi w rogu, ciekawie to wszystko wygląda, zasady szachowe są takie same, nic tu się nie zmienia, tylko roszada, może roszadę też robimy w taki sam sposób jak w normalnych szachach, ale właśnie przy takim ustawieniu, jak to teraz wygląda, to zauważmy, że wieża D1, wystarczy, że króla przestawimy tutaj i roszada będzie zrobiona, a w tym wypadku jak króla przestawimy tutaj, to też roszada będzie zrobiona, tylko nie może być figur oczywiście tutaj między tymi wieżami a królem. No dobra, troszkę tutaj mam nadzieję zasady wyjaśniłem. Przypominam, że takich pozycji różnych jest 960. Z tego co wiem, to w tych mistrzostwach, jeżeli wyskoczy pozycja standardowa, tak jak zawsze, no to będzie losowanie po raz kolejny, żeby nie grać standardowych szachów. Ja przyznam się szczerze, kiedyś miałem przyjemność zagrać w takim turnieju, to było masę lat temu, miałem wtedy lat 19, to było w Barlinku, pamiętam na żywo, jakieś nieoficjalne mistrzostwa czegoś tam, chyba Polski nawet, chociaż to jest mało ważne. Wygrałem ten turniej 7-7, ale tak przy okazji, więc to też pokazuje, że szachy warto rozumieć, a nie grać na pamięć, więc myślę, że fajnie. Ale dobra, dosyć wstępu, jedziemy z tematem, bo po pierwszym ruchu Nakamury, czyli B3, Magnus Carlsen zagrał posunięcie, które mogło trochę zdziwić, czyli ruch G5. Moi drodzy, Magnus Carlsen podstawił figurę w pierwszym posunięciu. Wygląda to dziwnie. I zastanawiamy się pewnie, dlaczego Nakamura myślał teraz 2,5 minuty i nie zbił gońca, bo Nakamura zagrał goniec B2. Sprawdźmy, jeżeli nastąpiłoby bicie gońca na H8, to w tym wypadku skoczek zagrywa na F6 i okazuje się, że hetman może mieć spore problemy. Po odejściu na G7 wieża G8 tego hetmana by starała się złapać, hetman H6. No i tutaj, jeżeli byśmy zagrali wieżą na G6, to hetman oczywiście ucieka na H3 i tam sobie z powrotem ucieknie do swojej norki i figura więcej, wygra na białych. Ale w tym wypadku można zagrać posunięcie D5 i to jest cały myk tej kombinacji na samym początku. Goniec odbiera pole hetmanowi i w następnym ruchu możemy zagrać wieża G6, łapiąc tego hetmana. Przykładowo, jakbyśmy zagrali na przykład F4, no to tutaj po ruchu wieża G6 jest koniec gry, nie ma jak tego hetmana uratować. No może trzeba byłoby w ten sposób zagrać, ale to jest wygrana czarnych. Więc w tym wypadku Nakamura zagrał goniec B2, goniec zbił na B2, hetman odbił, troszkę się upraszcza. No i teraz Magnus rewanżuje się ruchem B6. Oczywiście to jest zrozumiałe, bo zauważmy, hetman w rogu może jedynie mocno grać po skosie, więc jak zagramy jeszcze tym bardziej gońcem na B7, no to tym bardziej te figury fajnie mogą sobie tutaj podziałać. W tym momencie Nakamura zagrywa błąd według silnika. Tutaj specjalnie też pasek zostawiłem, żeby sprawdzić. Jest to posunięcie F4. Posunięcie wydaje się logiczne, dlatego że otwiera wieżę, ale tak z ogólnego punktu widzenia, tutaj w ogóle Carlsen zagrał też ciekawie, bo G4 i ten pionek jest taki zaawansowany. No, wygląda to mega ciekawie. W ogóle też zwróćmy uwagę, że jak hetman wejdzie na G7, żeby atakować tu, no to skoczek zagra na F6 i wszystko ładnie broni.
To jest raz. A dwa, że na przykład bicie też jest ciekawe ze strony czarnych, dlatego że po wybiciu wieżą na F4, zwróćmy uwagę, że wieża zawsze, znaczy prawie zawsze musi uciekać z powrotem. Chociaż ciężko stwierdzić do końca, czy wieża H4 nie byłaby fajna, ale jak już pewnie widzimy to gołym okiem, to fajnie to wygląda. Znaczy, z jednej strony fajnie, z jednej strony dziko, nowo, no i tak, no. Inaczej niż standardowe szachy, więc ciężko mi tak też skomentować wszystkie do końca ruchy. Więc przejdźmy do partii. Tutaj G4 nastąpiło. Nakamura wyprowadził skoczka. Goniec zagrał na B7, czyli celuje tutaj w pionka G2. No i można by było powiedzieć, no to trzeba grać wieża F2 bronić. Nic z tych rzeczy. Arcymistrzowie bardzo ciekawie podchodzą do pewnych kwestii i Nakamura zagrał E4. Bardzo mi się ten ruch podoba. Dlaczego? Mam nadzieję, że Wam również i można sobie też fajną rzecz z tego wynieść. Mianowicie Carlsen wybił, no bo jakby nie wybił, to byłoby zagranie G3 i tutaj białe rozwijają się w sposób, myślę, że prosty. Wzięcie piona powoduje, że skoczek wybija i już czarne nie mają gońca, co może być atutem i skoczek na E2 oczywiście. Teraz grozi zagranie G3, tutaj skoczek broni pionka, zagranie G3 grozi z atakiem na hetmana. Chodzi o to, żeby oddać pionka i mieć fajny atak od gońca, czyli taki ruch z tempem. Cały czas tutaj arcymistrzowie próbują przejąć inicjatywę. To jest ważniejsze czasami niż materiał. No ale Magnus ten materiał wziął. W tej sytuacji po skoczek E2 nastąpiło G3 ze strony czarnych. No i teraz widzimy właśnie tok myślenia arcymistrza, mistrza świata. Dlaczego G3? Dlatego, żeby białe nie zagrały i nie miały aktywnej superpozycji. A ten ruch przeszkadza troszeczkę. Skoczkiem nie można wybić, trzeba wybić pionkiem. Na co Magnus skoczek F6 i Nakamura rewanżuje się mistrzowi świata, co jest naprawdę fantastyczne. Mało tego, to jest najlepsze posunięcie w tej sytuacji. G4, moi drodzy. Oddaje swojego pionka, którego przed chwilą wziął, więc skoczek wybił i w końcu jest G3. Tutaj czarne nie miały jak tego uniknąć, żeby otworzyć, znaczy żeby goniec się otworzył. Hetman zagrał na E6 i teraz następuje ruch magiczny. Oczywiście, szachy Fischera, pamiętajmy, białe robią roszadę. Jak roszada wygląda białymi? Wystarczy, że króla przestawimy na C1. Zobaczcie, standardowa, długa roszada. Ale jakże to jest dobry ruch w tej sytuacji? Dlatego, że nie można zbić skoczka na E2. Dlaczego? I to jest właśnie pytanie do Was, moi drodzy widzowie. Po tym ruchu możemy się chwilę zastanowić, poszukać odpowiedzi, dlaczego nie można zbić skoczka na E2. Taktyka się kłania, może nie jest najprostsza w tym momencie. Proponuję zatrzymać materiał, a ja przechodzę dalej. Jeżeli hetman by zbił, to no, nie goniec na F3, bo hetman tutaj wraca i broni tego skoczka, tylko wieża z D na E1 i okazuje się, że trzeba bić wieżę. Jeżeli hetman odejdzie, to teraz dajemy mata w czterech ruchach, mianowicie wieża E7, król, no i tutaj wieża E1. Okazuje się, że no oczywiście w czterech, dlatego że można się zasłonić hetmanem potem skoczkiem, no jak odejdzie król na D6, no to dajemy matę na D4. Bardzo ciekawie do tego Nakamura podszedł. Musiał to wszystko oczywiście przeliczyć. Zawodnik na tym poziomie to oczywiście bardzo dobrze potrafi. Hetman F6, skoczek na C3 zasłonił hetmana, skoczek C6. Tutaj Nakamura wstawił wieżę na środek. Pamiętajmy, że czarne też mogą zrobić roszadę i tak też się dzieje, ale można tak stwierdzić, że fajnie ten goniec tutaj strzela. Wygląda ciekawie. No ale też chyba do końca nie ma jak się tam dobrać. Oczywiście hetman planuje zagrać na A6, nastąpiło A5. No i teraz Nakamura wybił na C6. Stwierdził, że po prostu chce odzyskać piona, bo cały czas ta pozycja jest z pionkiem więcej czarnymi. Przepraszam, pomyliłem się. Dobrze mówię? 7, 2, 4, 6. Dobrze mówię, przepraszam, dobrze mówię, bo tutaj to oddanie pionków mnie trochę zmyliło. Okej. Nakamura wybił i chodzi o to właśnie, że po tym wybiciu odbija pionka właśnie na E7. W tej sytuacji hetman D4, wieża E2. Nastąpiło H5, hetman G6. I zwróćmy uwagę, że już ta pozycja jest taka w miarę standardowa, prawda? Przeszło do takiego porządku dziennego, można by powiedzieć, ale myślę, że no, według oceny silnika ta sytuacja jest równa. Według mojej oceny, takiej ludzkiej, wolałbym grać to białymi, dlatego że jest mniej przede wszystkim wysp pionowych. Tu mamy jedną wyspę pionową i drugą wyspę pionową. Przeciwnik
czyli teraz tutaj w tym wypadku Carlsen ma 3 wyspy pionowe. Im więcej wysp pionowych, tym teoretycznie gorzej. Skoczek wrócił na f6 z obroną pionka. Wieża f3. Widzimy tutaj Nakamura próbuje aktywnie grać figurami ciężkimi. Wieża g8. Hetman dał szacha, król b7. No król również znalazł dobrą placówkę obronną, bezpieczną. Król b2. Nakamura się rewanżuje. Wieża d5. No i to jest ciekawy ruch, moi drodzy. Atakujemy hetmana. Oczywiście nie możemy zbić wieży. To jest bardzo ważne. Jest związanie. Właśnie w takich momentach to może się wydawać takie proste z jednej strony, ale patrzcie, że wprowadzenie wieży fajnie działa na hetmana. Przede wszystkim też pamiętajmy, to warto wyuczyć. No hetman związuje tutaj skoczka, no dlatego też taki ruch jest możliwy. Wieża e5, wybicie. Hetman wrócił na d6. Carlsen próbuje wymiany na swoją korzyść, no bo ta wymiana byłaby czarnymi po prostu lepsza. Prostowanie pionków. W tym wypadku hetman f5, hetman e6, no i wymiana. Czyli cały czas tutaj białe mają więcej, znaczy mają mniej wysp pionowych, czarne 3. Skoczek e2 z obroną oczywiście, plan jest prosty, zagrać wieżą, atakować. Magnus to Magnus, skoczek g4, skoczek d4, wieża g6, f5. No i tutaj właśnie chyba już białe stwierdziły, że tej partii nie ma szans wygrać. No i pozycja się tutaj bardzo uprościła. Jest to pozycja remisowa. Panowie na ten remis się zgodzili. Ale trzeba przyznać, że na samym starcie, żeby wpaść na taki ruch jak g5, no to trzeba mieć talent z jednej strony, co nie? Chociaż to nie jest może aż tak super trudne. Magnusowi to zajęło pewnie chwilę, więc fajna pułapka. Nie można w pierwszym ruchu wziąć figury. No nic, dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.